przedmówcy trochę mówili o swoich ideach, o swoich marzeniach. Natomiast ja chciałbym się zapytać, jakie kto z was ma marzenia? Ręka w górę. Kto z was ma wielkie marzenia? Ręka w górę. A kto z was ma takie marzenia, o których boi się mówić innym, bo wydają się niemożliwe do zrealizowania? Ręka w górę. No to słuchajcie uważnie, bo niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. Muszę was z góry ostrzec. Powiem troszkę o biegach ultra. W żadnym wypadku nikogo z was nie namawiam do ultramaratonów. To używam to tylko jako przykład. Jeśli ktoś wpadłby na głupi pomysł i nie wiem, poczuł się tym zainspirowany, nie biorę za to odpowiedzialności. 3 lata temu usłyszałem, że nie dożyję następnego roku. Ale zaraz wam powiem, jak do tego doszło. Wiecie, mamy tu biegaczy na sali? Wiecie, jaka jest różnica między maratonem a ultramaratonem? No powiem, żeby wszyscy mieli ten sam stan wiedzy. Więc maraton to 40, to bieg na 42 km. Natomiast ultramaraton to wszystko, co więcej niż 42 km, czyli 50 km, 80, 100 km i więcej. Maratony biega się po płaskiej ulicy, ultramaratony w ciężkich warunkach terenowych, to znaczy po pustyniach, po górach na przykład. O ile do maratonu możesz się tak przygotować, że możesz być stosunkowo pewnym, że go ukończysz, o tyle przy ultramaratonie nikt ze startujących nie wie, czy dobiegnie do mety. Nawet najlepsze przygotowanie nie chroni cię przed kryzysami energetycznymi, przed cierpieniem. Sztuka biegania ultramaratonów to właśnie sztuka cierpienia, sztuka pokonywania swoich słabości i sztuka pokonywania kryzysów. Tak się wygląda po maratonie, a tak się wygląda po ultramaratonie. Tutaj kolega odpoczywa w pokrzywach po przebiegnięciu 80 km granią Bieszczad. Obok stoi jego kumpel i mówi do niego: ty, zapomniałeś, że boisz się żmi? No i właśnie 3 lata temu usłyszałem, że nie dożyję następnego roku. Nie, nie byłem na nic chory, nie opowiem wam żadnej rzewnej historii. Po prostu stwierdziłem, że zrobię coś, co znacznie wykracza poza moje granice. Przebiegnę 100-kilometrowy ultramaraton. Tak to wyglądało. To przedsięwzięcie wydawało się niemożliwe do zrealizowania. Zwariowane przedsięwzięcie, bo ja nigdy nie biegałem. I w szkole byłem bardzo słaby z WF-u. Nie miałem pojęcia, jak przebiec 100 kilometrów, tym bardziej w takich warunkach. Nie wiedziałem w ogóle, jak się do tego zabrać. Ale mam ojca sportowca. Opowiedziałem mu o tym. Jego reakcja mnie zaszokowała. Powiedział mi coś takiego: 100 kilometrów biegiem po pustyni? Ty chyba zwariowałeś. Ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego, jacy ludzie tam jeżdżą? Ty tam po prostu umrzesz. No, nie było łatwo. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że większość ludzi nie realizuje swoich marzeń, swoich największych marzeń, dlatego że nie wierzy, że one są możliwe do zrealizowania. I dlatego nie robi nic, żeby je zrealizować. Często myślimy, że coś jest niemożliwe, ale bo po prostu nie wiemy, jak to zrobić. Ale to w rzeczywistości może być możliwe. Ja mam na to prosty sposób. Zapytaj się kogoś, kto już to zrobił. Ja znalazłem w książce telefonicznej 2-krotnego zwycięzcę tego ultramaratonu, do którego się przygotowywałem. Zadzwoniłem do niego, żeby go namówić, zaprosić na kawę, żeby mi powiedział, jak się trzeba przygotować, jak trenować, jaki sprzęt jest potrzebny. Nie potraktował mnie poważnie. Ale nie popuściłem. Jak zadzwoniłem 3 raz, znaczy no powiedziałem mu, że nigdy nie biegałem, ale może dlatego, nie wiem. Jak zadzwoniłem 3 raz, to w końcu zgodził się. Spotkaliśmy się, powiedział mi wszystko, co i jak. Dał mi nawet część sprzętu. Po 6 miesiącach
morderczego treningu, w tysiącach przebiegniętych kilometrów, pojechaliśmy razem do tego afrykańskiego piekła. On wygrał tą imprezę po raz trzeci, a ja zrobiłem coś, co wydawało mi się niemożliwe do wykonania. Mimo piekielnego upału i potwornego wycieńczenia, nie tylko ukończyłem ten ultramaraton, ale uplasowałem się w pierwszej połowie stawki. Niemożliwe? Jest łatwiejsze niż myślisz. Zdałem sobie sprawę z tego, że większość ograniczeń, jakim podlegamy w życiu codziennym, to nie są ograniczenia fizyczne. To nie są ograniczenia narzucone nam przez, nie wiem, świat, prawa natury. To są po prostu ograniczenia w naszych głowach. Jeśli myślimy, że coś jest niemożliwe, to wcale to nie oznacza, że to jest naprawdę niemożliwe. To jest w pierwszej kolejności tylko nasza myśl. A rzeczywistość może być całkiem inna. Niemożliwe to tylko opinia. W moim wypadku 6 miesięcy wcześniej uważałem za absolutnie niemożliwe, żebym przebiegł 100 kilometrów, tym bardziej po pustyni, że albo padnę po drodze, albo się wycofam. Raczej to drugie. W rzeczywistości okazało się to całkowicie wykonalne, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu. Pomyślałem sobie, skoro zrobiłem coś, co uważałem za niemożliwe w sporcie, to jakich rzeczy, jakie niemożliwe rzeczy mogę dokonać poza sportem? 100 lat temu najbogatszym człowiekiem świata był Andrew Carnegie. Andrew wierzył w to, że sukces ekonomiczny człowieka jest oparty, czy ma swoje źródło w jego psychice i osobowości. Zafascynowany młodym dziennikarzem, Napoleonem Hillem, dał mu pewną misję. Otóż przedstawił go najlepszym przedsiębiorcom w Stanach Zjednoczonych i poprosił, żeby na podstawie wywiadów z nimi ten skonstruował filozofię sukcesu. Napoleon przez długie lata rozmawiał z tymi najbogatszymi ludźmi w USA i po 20 latach opublikował swoje wyniki w słynnej książce Myśl i bogać się. Nie wiem, czy ktoś z was zna tą książkę. 100 lat później, czyli jakieś 2 lata temu, wpadłem na pewien pomysł, żeby zrobić to samo, co zrobił Napoleon Hill, ale tym razem o jeden poziom wyżej. To znaczy zgromadzić najlepszych przedsiębiorców, najbogatszych ludzi, ale tym razem nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, a z całego świata, i przeprowadzić z nimi wywiady, żeby poznać ich tajemnice sukcesu. Mówimy tu o dolarowych miliarderach, nie milionerach, miliarderach, którzy dorobili się swoimi rękami. Wielka wizja. I właśnie ta wielka wizja pozwoliła mi zdobyć jako współautora najbardziej poczytnego pisarza na świecie. Jest tylko jeden mały szkopuł. Nikt czegoś takiego jeszcze na świecie nie zrobił. Nikt nawet nie próbował tego zrobić. Dlaczego? Bo przedsięwzięcie wydaje się absolutnie niewykonalne. Spójrzmy na statystykę. Dolarowy miliarder to bardzo rzadko spotykane stworzenie. Zarówno na świecie średnio 1 na 5 milionów osób jest dolarowym miliarderem. W Polsce tylko 3 z najbogatszych Polaków są miliarderami, w dolarach licząc. Taki typowy miliarder posiada na przykład 200 hoteli, albo 400 fabryk, albo 3000 restauracji. Prawdopodobieństwo przypadkowego spotkania miliardera jest porównywalne z trafieniem 6 w totka. To jest matematycznie mniej więcej na to samo wychodzi. My do naszego projektu potrzebujemy 20 miliarderów. Nie wiem, czy znacie kogoś, kto 20 razy trafił 6 w totka. Zdrowy rozsądek mówi, to jest po prostu niemożliwe. Wyobraźcie sobie więc mój strach i moją niepewność w obliczu tego absurdalnie kolosalnego przedsięwzięcia i wyzwania. Dwa lata temu, jak w ogóle się do tego zabrać, tak? Jak w ogóle dotrzeć do tych ludzi? 2 lata temu dostałem pierwszy rokujący kontakt od przyjaciela. To był numer telefonu do byłego pracownika jednego z miliarderów. Musiałem po prostu zadzwonić do niego i zapytać się go, poprosić go, żeby mnie z tym miliarderem połączył, czy żeby mnie go przedstawił. Pamiętam, że tygodniami zastanawiałem się nad tym, rozważałem wszelkie za i przeciw, zbierałem sobie odwagę, odkładałem sprawę na później. Po prostu nie mogłem się zdecydować, żeby zrobić ten pierwszy krok. Paraliżował mnie strach.
A strach jest największym wrogiem sukcesu. Wiecie, co to jest Promise Card? Wam pokażę. To jest taka karteczka. Tutaj mam napisane, przeczytam to, przetłumaczę na polski. Napiszę i opublikuję światowy bestseller do końca czerwca 2016 roku. Drukuję takie karteczki i kilkadziesiąt takich karteczek i rozdaję znajomym, żeby rozliczali mnie z mojej obietnicy. Jedną z nich zawsze noszę przy sobie, żeby mi przypominała o moim wyzwaniu, o moim celu. Powiecie, zwariowane. Może i tak, ale skuteczne, zaraz wam powiem. Jedną z takich karteczek właśnie dałem przyjacielowi, od Jackowi, od którego miałem ten numer telefonu. To było właśnie w tym okresie, te karteczki zrobiłem wtedy, jakby zwlekałem z tym zadzwonieniem. Jedną z nich dałem Jackowi. I to, co mi Jacek wtedy powiedział, zmieniło mój świat nie do poznania. A powiedział mi, słuchaj, to ja ci daję kontakt do miliardera, a ty zamiast dzwonić i działać, to mi tu dajesz jakieś świstki? Człowieku, weź się w garść. No i ja chcąc, nie chcąc, wziąłem za telefon i zadzwoniłem. I tak zaczęła się moja wielka przygoda. Od tego czasu wydarzyły się niesamowite rzeczy. Wielokrotnie okrążyłem świat dookoła. Spotykam się z najbogatszymi ludźmi na świecie. Dziś znam osobiście 14 dolarowych miliarderów. Znacie kogoś, kto 14 razy trafił szóstkę w totka? Najbogatsi ludzie świata poświęcają mi czas, zapraszają do domu, na obiad, na kolację, przysyłają kartki świąteczne. Jeśli ktoś 2 lata temu by mi powiedział, jak dziś będzie wyglądać moja rzeczywistość, wysłałbym go do psychiatry. Ten pan na przykład posiada 11 tysięcy supermarketów. Znaczy ten po lewej. Wszystko to dzięki temu, wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się właśnie dzięki temu, co mi Jacek wtedy uświadomił, że odległość między ignorancją a wiedzą jest znacznie mniejsza niż odległość między wiedzą a działaniem. Czyli nie sztuką jest wiedzieć, sztuką jest robić. Podejmij więc działanie. Zrób ten pierwszy krok. Zrób pierwszy krok, nawet jeśli nie znasz następnych. Podejmij ryzyko nawet bez gwarancji sukcesu. Co jeszcze możemy wynieść z tej historii? To, że niezależnie od tego, jak bardzo nieprawdopodobne jest osiągnięcie celu, dzięki twojemu ukierunkowanemu działaniu jesteś w stanie nagiąć prawdopodobieństwo w swoją stronę. I to, co jest matematycznie niemożliwe, może stać się możliwe dla ciebie. Niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. Często pytam miliarderów, z jakiego dokonania są najbardziej dumni w swoim życiu. Dla mnie dokonaniem, z którego ja jestem najbardziej dumny, było przebiegnięcie kilka miesięcy temu 111 kilometrów non-stop przez Saharę w 40-stopniowym upale. To się nazywa Sahara Ultra 111. Było to jednocześnie najbardziej traumatyczne doświadczenie w moim życiu. Nigdy nie cierpiałem tak bardzo, jak podczas tego biegu. Ale najwyraźniej nie tylko dla mnie było to doświadczenie granic swoich możliwości. Startowali tam najlepsi ultramaratończycy Europy, z wyjątkiem mnie. Mimo to prawie połowa uczestników nie ukończyła biegu ze względu na zapaść układu krążenia, na odwodnienie, na udar słoneczny. A z tych, co ukończyli, zdecydowana większość utraciła po drodze przytomność. Ci starzy wyjadacze przed startem patrzyli się na mnie, dziwiąc się, co ja tam w ogóle robię. Oni wiedzieli dokładnie, co nas czeka i nie dawali mi żadnych szans na ukończenie. I rzeczywiście bieg okazał się gehenną. Startowałem z kontuzjowanym kolanem. Nie wiem, czy ktoś z was przebiegł 111 kilometrów z kontuzją kolana. Na 20 kilometrze miałem już rany na podeszwach, a w butach chlupała krew. Na 32 kilometrze stwierdziłem, że to już koniec. Byłem przygotowany na kryzys po 60 kilometrze, ale na 32
opanowała mnie czysta rozpacz. Jak mam przebiec jeszcze 80 kilometrów, skoro już na 32 kilometrze jestem u kresu sił? Grzęznę w piachu. Nie mogę oddychać, bo mam zakleszczony nerw w kręgosłupie. Przy każdym kroku czuję obłędny ból w kolanie. Mogę już tylko kuśtykać. Stopy drętwieją mi z bólu i do tego gotuję się we własnym pocie. Stwierdziłem, że chyba będę musiał się wycofać. Ale wtedy przypomniałem sobie, czy zdałem sobie sprawę z tego, że przecież powiedziałem o tym przedsięwzięciu wszystkim przyjaciołom, czyli Promise Card. I oni teraz trzymają za mnie kciuki. Po paru ultramaratonach miałem już reputację twardziela. I co teraz? Mam się poddać i co im powiem? Kolano cię bolało? Nie było takiej opcji. Więc musiałem się świadomie zdecydować na następne 16 godzin tortur bez żadnej gwarancji sukcesu, bez żadnej gwarancji tego, że osiągnę metę. Jeśli chcesz robić rzeczy niemożliwe, to odetnij sobie drogę odwrotu. Postaw się w sytuacji bez wyjścia. Ale teraz zaczął się najgorszy, bo najgorętszy odcinek. Było 40 stopni w cieniu, ale tam nie było cienia. Zataczałem się dosłownie z wyczerpania i z przygrzania. Miałem o mamy, przechodziłem agonię. I pomyślałem, że to już naprawdę koniec. I wtedy przypomniałem sobie myśl Winstona Churchilla. Jeśli przechodzisz piekło, to nie poddawaj się, nie zatrzymuj się. I ta myśl uratowała mnie, bo zdałem sobie sprawę z tego, że to ci osiągają sukces, którzy tak długo się nie poddają, aż go nie osiągną. Więc w kółko powtarzałem, nigdy, przenigdy nie poddawaj się. Nigdy, przenigdy nie poddawaj się. I teraz moim celem było już tylko zrobić następny krok i nie paść z wyczerpania. I następny krok, i następny krok. Aż do mety na 111 kilometrze. Dotarłem tam, oczywiście miałem po drodze jeszcze wiele ciężkich kryzysów. Natomiast dotarłem do mety na 111 kilometrze. Zajęło mi to 21,5 godzin koszmarnych męczarni. Po drodze wypiłem 20 litrów wody. To jest właśnie zawartość tych dwóch wiader. Na końcu ważyłem 6 kilo mniej niż na starcie. Jedynie 3 osoby do tej pory zdołały ukończyć ten bieg bez utraty przytomności. Jestem dumny z tego, że jestem jedną z nich. Stwierdziłem, że jeśli nawet myślisz, że to już koniec, że już więcej nie może, że jesteś u kresu wytrzymałości na u kresu sił i wytrzymałości na ból, to jeszcze wcale nie znaczy, że to już koniec. W rzeczywistości możesz wytrzymać jeszcze dużo, dużo więcej. W moim przypadku już po 32 kilometrze myślałem, że to koniec. W rzeczywistości mogłem pobiec jeszcze 80 kilometrów dalej, aż do mety na 111 kilometrze. Zdałem sobie sprawę z tego, jak daleko w życiu codziennym jesteśmy oddaleni od granic naszych możliwości. Jak mało z naszego ogromnego potencjału na co dzień wykorzystujemy. Jeśli tylko zmusimy się na tyle, by zbliżyć się do naszych granic, jesteśmy w stanie zadziwić świat i siebie. Bo tylko ci, którzy ryzykują, że pójdą za daleko, są w stanie odkryć, jak daleko można zajść. Które z twoich marzeń uważasz za tak nieprawdopodobne, że boisz się po nie sięgnąć w obawie przed niepowodzeniem? Kiedy w końcu zrobisz ten pierwszy krok po śmierci? A może wolałabyś już za życia doznać tej magii, magii robienia rzeczy niemożliwych, magii realizowania nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych marzeń? Działać możemy tylko w teraźniejszości i tylko w teraźniejszości tu i teraz jesteśmy w stanie tworzyć przyszłość. Sprawiać, by dzisiejsze marzenia stawały się jutrzejszą rzeczywistością. Nikt z nas nie ma gwarancji jutra.
Nie zwlekaj więc, zrób ten pierwszy krok dziś. Pamiętaj, niemożliwe jest łatwiejsze niż myślisz. Dziękuję.